proszę powiedzieć, jak panu pracowało się przy powstaniu nowej odsłony czarodziejskiego fletu? Mam na uwadze tutaj pan jako kostiumograf. No, współpraca z Rafałem Olbińskim jest niesamowicie ciekawą współpracą, nie tylko ze względu na jego wielkość jako artysty, ale też styl, który jest bardzo charakterystyczny i oczywiście tworząc kostiumy chciałem wydobyć jeszcze dodatkowo ten styl. Założeniem moim było to, żeby te postaci wyglądały jakby wyszły z tych obrazów, żeby uzyskać spójność stylistyczną, interpretacyjną i żeby widzowie po wyjściu z tego spektaklu odnaleźli w sobie cząstkę dziecka, bo takie było założenie mojej Rafała, żeby podkreślić ten powrót do dzieciństwa i taką sentymentalną podróż w czasie. Czy ile pan czasu poświęcił na przygotowanie, właśnie na powstanie tychże kostiumów? Ojej, bardzo długo. To trwało około 5 miesięcy. To jest bardzo, bardzo długi proces. Ja przede wszystkim najpierw wykonałem bardzo taki duży research i inwestygację pomysłu tego, co już zostało zrobione. I to jest to, co zawsze robię. Zawsze odrzucam przy pierwszym kolejności to, co już zostało zrobione, żeby nie powielać nikogo i niczego, co zostało już stworzone. I skupić się na tym, co jeszcze tak jakby nie zostało dotknięte i wydobyć takie wątki i styl i szczegóły kostiumu, które mogę stworzyć i od siebie. A jak panu współpracowało się ze znaną polską projektantką Dorotą Goldpoint? Ja głównie współpracowałem z Teatrem Wielkim, muszę przyznać, przy tych kostiumach. Głównie większość tych kostiumów powstawała w Teatrze Wielkim, w wspaniałych pracowniach, w pracowni męskiej w Warszawie, tak, oczywiście, że tak, w modelatorni, w pracowni kapeluszy. Tutaj muszę podkreślić wielkość pracowni właśnie Teatru Wielkiego, ich artyzm i no, przykładanie się do szczegółów, perfekcję wykonania, to była wspaniała podróż. Zresztą znamy się już od około 15 lat, ponieważ kiedy jeszcze działałem w Polsce, współpracowałem właśnie z Teatrem Wielkim. Także była to dla mnie miły taki powrót do ludzi, z którymi łączy mnie bardzo taka wieloletnia więź twórcza. A proszę powiedzieć, jak same te kostiumy powstawały? Czy pan osobiście, nie wiem, zajmował się, nie wiem, projektowaniem, szyciem, czy jednak to cała ekipa osób na czele z panem pracowała? Ja jestem projektantem, ale również jestem projektantem mody, projektantem kostiumów, ale również konstruktorem i sam też konstruuję. Tworzę stroje pod własną marką, które sam konstruuję, wielokrotnie też szyję, także to przełożyłem również na pracę nad kostiumami. Ja jestem takim typem projektanta, który chce dopieścić każdy szczegół, dociąć każdą niteczkę, uciąć każdy zbędny cekin, także wycinałem samodzielnie aplikacje, uczestniczyłem w wykrojach z krawcami, także to jest bardzo taka też techniczna współpraca nad proporcjami, a w kostiumie jest to bardzo ważne, dlatego że należy pamiętać, że nie jest to tworzenie kostiumów na wybieg, ani na red carpet. To jest tworzenie kostiumów dla śpiewaków, którzy pracują w tych kostiumach. Także tutaj również współpraca ze śpiewakami w ogóle stanowi bardzo ważną rolę. Trzeba pamiętać o tym, żeby przepona pracowała, żeby oni mogli poruszać się swobodnie w tych kostiumach. I to jest też ważne na scenie, żeby było widać właśnie, że oni mogą zapomnieć tak naprawdę o tych kostiumach, o tym, że mają je na sobie, a jedynie o tym, żeby one wydobywały ich postaci. No i mam nadzieję, że to się udało, bo z tego, co słyszałem od śpiewaków, to kiedy patrzyli w lustro, już te postaci widzieli w lustrze, także to na pewno pomaga w pewności siebie śpiewaków i tego, żeby czuli się dobrze na scenie. Nie mogę nie zapytać, ponieważ pan wspomniał o tym, iż kostiumy miały wyglądać, jakby dane postacie z obrazu wychodziły. Czy można byłoby określić te kostiumy jako coś w tym stylu jak 3D? Jak najbardziej. Ja w ogóle, kiedy tworzę, staram się, żeby nic nie było płaskie, żeby wszystko było trójwymiarowe jest tam wielowarstwowość, są materiały, które łapią światło sceniczne. Tutaj dobór materiałów jest bardzo ważny również, ponieważ czasami to, co jest drogie tak jakby i fizycznie i materialnie, jeżeli chodzi o tkaninę, potrafi wyglądać bardzo tanie na scenie i w przeciwnym kierunku. To coś, co jest bardzo tanie, potrafi wyglądać bardzo drogo na scenie. Także tak, ten dobór tkanin i dodatków był bardzo ważny, żeby te kostiumy właśnie wyglądały tak, jak no, wyglądają. Ile łącznie kostiumów powstało do danego spektaklu? Oj, wie pan co, tak jeżeli chodzi o liczby, to straciłem rachubę, dlatego że bardzo, bardzo dużo było tych kostiumów, było dużo w ogóle tak jakby akcesoriów, ponieważ same nakrycia głowy, dodatki, ja tworzyłem cały look od stóp do głów, myśląc również o makijażu, ja własnoręcznie też projektowałem makijaż, dostarczałem katalogi tego, jak mają wyglądać te postaci, jakie mają mieć buty, jakie mają być kapelusze, jakie rękawiczki, włącznie z detalami w paznokci koloru, także tutaj tak jakby nie skupiałem się na liczbach, tylko
na tym, żeby każda postać wyglądała od stóp do głów tak, jak powinna wyglądać. W duchu Mozarta, w szacunku dla Mozarta, Leszika Nadera, ale również myśląc o przyszłości i o tym, żeby to było nowoczesne.